Szandrukiewicz, prezydent Ełku Gość Radia 5, witam gorąco. Dzień dobry, witam serdecznie. Prosto z Warszawy, a raczej nie prosto, bo wczoraj był pan w Warszawie ostra reakcja samorządu na samorządów na plany rządu dotyczące zmian w samorządach i nie tylko chodzi tu o zmiany w ordynacji wyborczej do samorządu, ale ogólnie o zmianach w samorządu. Ostra reakcja miała miejsce podczas spotkania, podczas forum samorządowców, które odbyło się w Warszawie. Może na samym początku powiedzmy, bo ja zaznaczę, że tu nie chodzi tylko o zmiany w ordynacji wyborczej, o czym dosyć głośno się mówi, chodzi o dwukadencyjność prezydentów, wójtów, burmistrzów, ale wiele innych kwestii bulwersuje samorządowców. Wczoraj odbyło się wielkie forum samorządowe, w którym uczestniczyło ponad 1600 samorządowców z całej Polski. Ponad 600 samorządów, małych gmin, miast, wielkich miast, metropolii, powiatów, województw. Przedstawiciele tych jednostek uczestniczyli w spotkaniu, gdzie rozmawialiśmy na temat Samorządności lokalnej demokracji lokalnej. Zawsze mówi się o tym, że samorząd jest najlepszą i najbardziej udaną reformą po 90 roku, że to największe zaufanie właśnie w samorządach, że największe inwestycje w skali kraju odbywają się w samorządach, a jednak od kilku lat, a w szczególności w ostatnim czasie, zauważamy, że dokłada się nam zadań i nie finansuje ich w odpowiedni sposób. To jest zawsze Problem, wprowadzane są reformy bez środków finansowych, co oznacza, że musimy skądś te pieniądze brać albo podnosić podatki, albo robić oszczędności w innych miejscach, czyli coś kosztem czegoś. Druga sprawa to kwestia centralizacji państwa. Po to powstały samorządy lokalne, żeby na miejscu można było realizować pewne e, zadania. Teraz coraz więcej zadań odchodzi do wojewodów, do Warszawy, powiatowe urzędy pracy, które były samorządowe, mają stać się e, e, urzędami państwowymi, wojewódzkie ochrony, e, fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ośrodki doradztwa rolniczego. To wszystko jest przechodzi pod gestię administracji rządowej. Obywatele będą mieli dalej ze swoimi sprawami. Albo kwestie dotyczące dotowania budowy obiektów sportowych. Wcześniej zajmował się tym marszałek, teraz wniosek będzie rozpatrywał minister. To jest trudne. I ostatnia sprawa to kwestia dotycząca ustroju samorządu, czyli na przykład tego, by w wyborach samorządowych mogli startować tylko kandydaci partii politycznych, czyli nie będzie można tworzyć lokalnych komitetów, albo powrót do wyborów proporcjonalnych, czyli premiujących duże partie polityczne, nie wspominając już o, o kadencyjności czy działaniu Prawa Wstecz. Czyli co, upartyjnienie trochę samorządów? Ja słyszałem, że to ma być odpartyjnienie, nie. tutaj w jednym z wywiadów yy, to zmierzyć, ale jeżeli ma się pozbawić komitety lokalne, czyli lokalne organizacje, stowarzyszenia, by wystawiały kandydatów i mają to czynić tylko partie polityczne, to nie wiem, jakie jest to odpartyjnienie. Nie. Na szczeblu lokalnym w skali całego kraju w ostatnich dwóch kadencjach było bardzo mało partii politycznych, yy, dlatego że yy, generalnie obywatele mają... Yy, Niezbyt dobre mniemanie o partiach politycznych na szczeblu lokalnym. Widzimy, co się dzieje w Warszawie, jakie są kłótnie polityków i czym mniej polityki w samorządach, tym lepiej. Przykład Ełku myślę jest. Tego dobitnym przykładem. Panie prezydencie, no czasami startują partie polityczne no pod szyldem właśnie komitetów wyborczych, lokalnych komitetów wyborczych. Nie za bardzo się z tym ukrywają, ewentualnie no nie przyznają się do tego, że to jest partia polityczna, ale to widać gołym okiem. Czy to nie jest tak, że rząd prawa i sprawiedliwości próbuje w jakiś sposób ukrócić te takie pozorne działania? Przykład Ełku jest dobitnym mm, dowodem na to, że tak nie jest. Ja sam jestem członkiem stowarzyszenia, które nie jest partią e, polityczną. Nie ale jest. jak patrzymy na duże miasta, no Warszawa to zostawmy, bo to wiadomo, to zawsze polityczne miasto, ale Biały Stok, Olsztyn. Tak, ale generalnie w dużych miastach, w bardzo dużych miastach e, występują komitety polityczne, tam jest dużo polityki i widzimy, co się dzieje na Radzie e, Miasta w, w Warszawy czy Białego Stoku. Ta polityka nie służy rozwojowi. E, Plac zabaw, nie ma barw partyjnych i nie można się tutaj spierać. Trzeba spierać się o sprawy bardziej poważne, natomiast uważam, że w konstytucji mamy zapisane, że prawo zgłaszania kandydatów mają partie polityczne i komitety wyborców, czyli obywateli. Czyli trzeba też wiedzieć, że samorząd. To nie jest wójt, burmistrz, urzędnik i jednostki. Samorząd to my wszyscy i my wszyscy realizujemy inwestycje od wielu lat. Nie chcielibyśmy, żeby w Olsztynie czy w Warszawie ktoś decydował jaką ulicę mamy wyremontować, gdzie postawić plac zabaw, bo te czasy... No Wydaje już kiedyś dawno tak było. Pojawiły się też zarzuty, jeżeli chodzi o samorządy. Zarzuty ze strony Jarosława Kaczyńskiego odnośnie patologii w samorządach, odnośnie kumoterstwa w samorządach. Takie zarzuty no, czasami bardzo bolą samorządowców. Bardzo bolą i nie są potwierdzone żadnymi dowodami. Otrzymaliśmy odpowiedź od, z prokuratury krajowej, że w... Prokuraturze Krajowej jest prowadzone jedno postępowanie przygotowawcze przeciwko burmistrzowi miasta w związku ze sprawowaniem funkcji. W skali kraju mamy ponad 2400 y, gmin, ponad 360 powiatów, 16 województw samorządowych. To są te patologie. To uważam nie jest poparte żadnymi dowodami. Otrzymaliśmy pismo też, że nie prowadzi się żadnej y, statystyki w tym y, zakresie. I to jest bardzo szkodliwe, że porównuje się samorządowców z tym, co się dzieje w ranczu z komedią, albo się mówi o rzeczach, które nie są potwierdzone. I teraz rządzący wycofują się z tych opinii bardzo krzywdzących, bo najlepszym, najlepszą metodą na kliki to są wybory, które się odbywają co cztery lata. I trzeba pamiętać, że co cztery lata obywatele w akcie wyboru decydują, czy... Samorządowiec, Wójt, burmistrz, prezydent, radny sprawdził się, czy się nie sprawdził? Czy można mu zaufać, czy należy powierzyć mandat komuś innemu? Ja osobiście uważam, że oczywiście rządzący mają prawo do dokonywania zmian. Tylko, że trzeba dyskutować z obywatelami, z mieszkańcami, autentycznie dyskutować z organizacjami samorządów. Ja uważam, co więcej, można nawet dyskutować o ograniczeniu kaden kadencyjności, bo są takie dwa przykłady w Europie, ale podkreślę, dwa i nie do końca się też sprawdzają, ale warto się zastanowić, po co ma to się robić, a jeżeli jest są jakieś złe przypadki, to żeby. Powiedzieć, ile, gdzie, tego, gdzie to jest i co się z tym robi, bo od tego jest prokurator, tego są referenda i wybory. Kadencyjność to najbardziej nośna, nośny temat właśnie tej reformy. My pytaliśmy miesiąc temu samorządowców, tu z naszego regionu, wszyscy prawie wszyscy zgodnie twierdzili, że są przeciwni właśnie takim zmianom, ale znalazł się jeden samorządowiec, burmistrz Gizycka, pan. No, i właśnie on mówił, że to dobry pomysł, że czas na zmiany, czas na młodych ludzi. Posłuchajmy może tej wypowiedzi. Myślę, że jest to dobry pomysł, idący w odpowiednim kierunku, bo ze wszystkich badań, które są sporządzane na, na bieżąco, wynika, że większość wójtów burmistrzów prezydentów sprawuje swoje funkcje dwie kadencje. Czyli jednak, jakby naturalnie, społeczeństwo tak obiektywnie ocenia po tym czasie. Wiemy też, że jakie są różne sytuacje w kraju i takie ograniczenie dałoby trochę nowego oddechu, bo zmiany są zawsze konieczne, tak jak w przyrodzie. Młodsze pokolenie musi zastępować starsze i tutaj te rozwiązania legislacyjne po prostu poszłyby w takim kierunku chyba bardziej naturalnych rozwiązań. Bardziej naturalne rozwiązanie, młodsze pokolenie powinno zastępować starsze i badania wykazują, że większość burmistrzów, wójtów Rządzi dwie kadencje. Potem ludzie się budzą i zmieniają te osoby na świeczniku. Tak jest w rzeczywistości? E to jest troszeczkę inaczej. Po pierwsze, bardzo lubię to hasło czas na młodych, ale to jest realizowane. Proszę zauważyć, nawet w Giżyckiej Radzie Miasta, ilu jest młodych ludzi, ile w Ełku jest młodych ludzi. Już nie wspomnę o młodych wójtach burmistrzach. Wójt gminy Ełk jest młodym człowiekiem. Okoliczni wójtowie, burmistrzowie to są młodzi ludzie. W skali województwa warmińsko-mazurskiego w ostatnich wyborach było 50% zmian, czyli... Następuje samoregulacja, czyli mieszkańcy decydują. Najwięcej jest dwóch, trzy kadencyjnych, po dwóch, trzech kadencjach następuje zmiana, więc tam, gdzie wójt burmistrz zrealizował, co miał zrealizować, albo nie sprawdził się, nie otrzymuje mandatu do dalszej realizacji. Dlaczego mamy karać sprawnych ludzi, którzy Codzienną pracą dbają wspólnie z mieszkańcami o pracę, o rozwój swoich samorządów. Oczywiście, żeby było jasne, nie chcę się wgłębiać w ten temat, bo to też tak wygląda, jakbym był sędzią we własnej, chciałby być sędzią we własnej sprawie. Wielu samorządowców ma fach w ręku i będzie miało co robić, tylko ważne jest to, by nie ograniczać obywatelom dostępu do mm, tych kandydatów, których chcieliby wybrać to znaczy ja nie chciałbym żeby tylko partie polityczne miały prawo zgłaszać swoich kandydatów bo to oznaczałoby że musimy się zapisywać do partii politycznych a wielu z nas nie ma na to zupełnie chęci nie chciałbym żeby wskazywano nam kandydatów z pozycji Olsztyna Warszawy czy jakiejś innej wielkiej metropolii trzeba rozmawiać nawet o ograniczeniu kadencyjności ale trzeba zadać pytanie Dlaczego? Jeżeli są patologie, to trzeba je pokazać. Jeżeli są, to znaczy, że albo nie działa dobrze wymiar sprawiedliwości. Ale z przypadki naszego nawet województwa pokazują, że byli odwoływani wójtowie, prezydenci przed upływem kadencji. Więc demokracja samo reguluje. Ważne no są. Jest, że... narzędzia odwoływania wójtów, burmistrzów, prezydentów, chociażby referendum. Zmienię trochę temat, bo samorządowcy są na tyle zbulwersowani, na tyle zdeterminowani. Zawiązali komitet protestacyjny, powstała karta samorządności, a także planowany jest w Warszawie marsz w obronie samorządów. Do to w maju. E, tak, karta samorządności ma przypominać, jakie są podstawowe yy, narzędzia demokracji w Polsce, więc zaczynamy od demokracji lokalnej. E, samorządność oznacza, że e, mieszkańcy na dole Decydują o tym, co się dzieje, decydują o tym, jak ma się dokonywać rozwój. Zaplanowaliśmy pewne działania związane z pokazaniem naszej siły i, żeby było jasne, tu nie chodzi o obronę wielokadencyjności. Tej wielokadencyjności praktycznie nie podnosimy, ale chodzi o to, by nie centralizowano tego, co zostało zdecentralizowane, by nie odbierano też godności obywatelom naszych miast i nie naruszano Konstytucji. My nie chcemy spierać się partyjnie, politycznie, bo jesteśmy z dala. Ja przynajmniej jestem z dala od polityki i uważam, że polityka samorządowi, partyjna polityka samorządowi nie służy. I w takich działaniach samorządy będą brały udział łącznie z wystąpieniem z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, gdzie nie są brane pod uwagę nasze opinie. Najpierw prosi się nas o konsultowanie ustaw, potem nie konsultuje się tych ustaw, a jedynie się przedstawia dziwne akty prawne, które nie mają większego znaczenia w życiu publicznym, na przykład wzór medalu, ale nie rozmawia się o na przykład o zmianach w prawie cywilnym, w prawie administracyjnym. Na zakończenie naszej rozmowy to tylko jeszcze... Jeszcze kilka faktów związanych właśnie z tymi zmianami, bo na razie to nic jeszcze tak oficjalnie nie wiadomo, na razie pojawiają się informacje na temat tych zmian w samorządzie, ale na papierze jeszcze niczego nie ma. A jeżeli chodzi o nową ordynację wyborczą, to według prawa musi być uchwalona nie później niż pół roku przed wyborami, a te wybory samorządowe wypadają na 11 listopada za rok 2018 roku. Także trochę jeszcze jest czasu na rozmowę, no i miejmy nadzieję, że. że Będą prowadzone te rozmowy. Ja wierzę w mądrość ludzi, wierzę w mądrość obywateli, bo e, trzeba pamiętać samorządność. Samorządy to nie wójtowie Burmistrze, to my. Obywatele naszych miast, i to my ma, powinniśmy decydować o tym, co się dzieje w naszych e, miastach, gdzie powstaje plac zabaw, na co wydajemy e, pieniądze i kto e, będzie kandydatem. Czy będzie to kandydat narzucony przez partie polityczne, czy będziemy mieli możliwość sami jako obywatele zakładać komitety wyborcze i zgłaszać e, kandydatów? Wierzę mimo wszystko. I w m, dobrowolę, i demokrację, i uważam, że trzeba unikać e, hejtu, e, poniżania i posądzania kogokolwiek o złe, niecne rzeczy. Uważam, że po to mamy rozum, głowę, języki, żeby rozmawiać. Także czekamy na tę rozmowę. No w końcu samorządowy jest to jednak przedstawiciel nas, wszystkich naszej społeczności, który w naszym imieniu, to powinniśmy pamiętać, zarządza właśnie miastem. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Dziękuję uprzejmie.